Witajcie. Drugiego dnia wyzwania. Wdzięczność, klucz do magii życia. Wdzięczność otwiera nam nowe życie. Jest to wyzwanie, gdzie na podstawie książki Rhonda Byrne Magia uczymy się wdzięczności. Dzięki temu nasze życie się zmieni. Ja jestem tego doskonałym przykładem. Ja i wiele innych osób. Poczytajcie w komentarzach i dzielcie się w komentarzach. Jeżeli wdzięczność zmieniła wasze życie, bądź zagościło coś innego niż było, to proszę napiszcie. Ja jestem Magda i opowiadam tutaj o duszy dla duszy. Dziękuję wam bardzo, że jesteście, że chcecie tu być. Do wyzwania można dołączyć każdego dnia i najlepiej zacząć je od dnia pierwszego. Przejść przez 28 ćwiczeń, które nas czekają, związanych z wdzięcznością i zakończyć już na życiu wdzięczności. Dziękuję wam. Jeżeli zostawicie komentarz, bo dzięki temu rozniesie się to do większej liczby osób. I również dziękuję za każdą obejrzaną reklamę. Bardzo, z całego serca. To zaczynamy. Gdy wyrażamy naszą wdzięczność, nie wolno nam zapominać, że najwyższe uznanie polega nie na wypowiadaniu słów, ale na życiu zgodnie z nimi. John F. Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych. Przejdziemy przez 28 magicznych ćwiczeń, które zostały specjalnie opracowane, żebyś mógł nauczyć się, jak używać magicznej mocy wdzięczności do zrewolucjonizowania stanu swojego zdrowia, finansów, pracy i związków z innymi osobami, a także do spełnienia twoich najdrobniejszych pragnień i twoich największych marzeń. Nauczysz się również, jak praktykować wdzięczność, żeby rozwiązywać problemy i obracać na swoją korzyść każdą negatywną sytuację. Będziesz zauroczony, dowiadując się o tej zmieniającej życie wiedzy, ale bez praktykowania tego, czego się nauczysz, wiedza przecieknie ci przez palce i wraz z nią przepadnie okazja, którą przyciągnąłeś, żeby bez wysiłku zmienić swoje życie. Jeśli chcesz mieć pewność, że do tego nie dojdzie, musisz ćwiczyć się we wdzięczności przez 28 dni, żeby nasączyć nią komórki swojego ciała i swój podświadomy umysł. Tylko wtedy wdzięczność zmieni twoje życie na stałe. Ćwiczenia zakończą się po upływie 28 dni. Dzięki nim wdzięczność wejdzie ci w nawyk i stanie się stałym elementem twojego nowego życia. Wiecie, bo my jako ludzie uwielbiamy nawyki. Uwielbiamy, po prostu kochamy nawyki. I te 21 dni to jest minimum, bez przerwania, powtarzając czynności przez minimum 21 dni, dopiero nabieramy nawyków, dopiero nasza podświadomość uczy się i dopiero traktuje to jako nawyk. Ćwiczenia wdzięczności w skoncentrowanym wysiłku przez kolejne dni zagwarantują, że zobaczysz, jak magia pojawia się w twoim życiu i to szybko. Każde magiczne ćwiczenie zawiera mnóstwo tajemnych nauk, które w nadzwyczajny sposób poszerzą twoją wiedzę. Dzięki każdemu ćwiczeniu będziesz coraz lepiej rozumieć, jak działa życie i jak łatwo je mieć takie, jakie pragniesz. Takie życie, o jakim marzysz. W pierwszych 12 ćwiczeniach wykorzystasz magiczną siłę wdzięczności, żeby podziękować za to, co masz obecnie i co otrzymałeś w przeszłości. Ponieważ otrzymałeś, magia nie zadziała i nie otrzymasz więcej. Te pierwsze ćwiczenia natychmiast wprawią w ruch magię wdzięczności. Kolejne 10 ćwiczeń pozwoli ci wykorzystać magiczną siłę wdzięczności do spełnienia twoich pragnień i marzeń. Czyli pierwsza część ćwiczeń, czyli 18 ćwiczeń, 12 ćwiczeń, przepraszam, przez pierwsze 12 ćwiczeń będziemy
dziękować za to, co mamy, za to, co otrzymaliśmy już. Przez kolejne 10 ćwiczeń następnych nauczymy się czarować naszą przyszłość, to, czego pragniemy, i nauczymy się spełniać nasze marzenia. Dzięki tym 10 ćwiczeniom będziesz w stanie spełniać swoje marzenia i zobaczysz, że twoje życie ulega magicznej przemianie. Ostatnie 6 ćwiczeń wyniesie cię na zupełnie nowy poziom, na którym będziesz nasycać wdzięcznością każdą komórkę swojego ciała i swój umysł. Nauczysz się, jak wykorzystywać magiczną moc wdzięczności, żeby pomagać innym ludziom rozwiązywać problemy i poprawiać wszelkie negatywne sytuacje albo okoliczności, z jakimi możesz spotykać się w życiu. Nie musisz reorganizować swojego kalendarza ani planu zajęć, ponieważ każde ćwiczenie zostało opracowane w taki sposób, żeby wpasować się w twoje codzienne życie. Czy będą to dni pracy, weekendy, święta czy urlop. Wdzięczność jest przenośna. Zabieraj ją ze sobą wszędzie i wtedy, gdziekolwiek będziesz, zacznie działać magia. Tak, kochani, bo wdzięczność to jak oddech. My nie możemy usiąść, wziąć kartki do ręki i tylko być wdzięcznym w momencie wtedy, kiedy wypisujemy wdzięczność. My mamy być wdzięczninianinami. Mamy żyć wdzięcznie. Jeśli pominiesz któryś dzień, najprawdopodobniej stracisz impet tego, co już zrobiłeś. W takim wypadku, nie chcąc umniejszać magii, cofnij się o 3 dni i powtórz poprzednie ćwiczenia. Niektóre ćwiczenia należy wykonać rano, inne w ciągu dnia, dlatego z samego rana czytaj kolejne ćwiczenia. Ja będę wstawiać te ćwiczenia codziennie, żebyście mogli już od rana sobie zacząć, czyli dzień przed. Niektóre będą wymagały przeczytania wieczorem, ponieważ zaczynają się nazajutrz, zaraz po przebudzeniu, ale uprzedzę cię. Kiedy masz to zrobić, może będziesz chciała przeczytać kolejne ćwiczenie wieczorem przed snem, żeby się przygotować. Jeśli tak, pamiętaj, żeby ponownie przeczytać je na drugi dzień z samego rana. Czyli jeżeli chcesz uczestniczyć w wyzwaniu, jeżeli będzie coś do zrobienia od rana, to warto odsłuchać to jednego dnia i później kolejnego. Jeśli nie chcesz wykonywać 28 magicznych ćwiczeń według ustalonego porządku, możesz realizować je w innej kolejności. Możesz wybrać jedno magiczne ćwiczenie odnoszące się do ważnego aspektu twojego życia, który chcesz zmienić albo poprawić, i możesz wykonywać to ćwiczenie przez 3 dni z rzędu albo codziennie przez tydzień. Możesz wykonywać jedno albo 2 magiczne ćwiczenia przez cały tydzień. Jedyna różnica polega na tym, że upłynie więcej czasu, zanim dostrzeżesz zmiany zachodzące w twoim życiu. Po 28 dniach, po wykonaniu wszystkich 28 magicznych ćwiczeń, możesz wrócić do każdego z nich i używać go do większej magii, gdy będziesz miał konkretną potrzebę. Taką, jak poprawa stanu zdrowia czy finansów, albo jeśli będziesz chciał otrzymać wymarzoną pracę, odnieść sukces zawodowy, polepszyć stan swojego związku. Możesz także otwierać tę książkę, a wy tutaj odsłuchiwać moje nagrania, w przypadkowym miejscu. Możecie sobie wybrać filmik, ale warto je robić po kolei, wiecie, żeby nie ominąć. Jeżeli ktoś już będzie to robił drugi bądź trzeci raz, bo ja bardzo często też wracam do tych ćwiczeń, to możecie sobie wybiórczo robić, ale tak polecam naprawdę dzień po dniu przetestować tą naszą magię. Po 28 ćwiczeniu magicznym znajdziesz zalecenia, które ćwiczenia możesz łączyć, żeby przyspieszyć ich magiczne oddziaływania na konkretną strefę twojego życia. Czy można przesadzić z wdzięcznością? Nigdy. Czy twoje życie może stać się zbytnio magiczne? Nie sądzę. Powtarzanie ćwiczeń sprawi, że wdzięczność wsączy się w twoją podświadomość i stanie się twoją drugą naturą, tak jak oddech. Wdzięczność powinna być naszym oddechem. Po 28 dniach będziesz miał wymienione
obwody w mózgu, po prostu te zwoje, one się wymienią, a wdzięczność wszczepiona do Twojego podświadomego umysłu stanie się pierwszą rzeczą, która automatycznie będzie przychodzić Ci na myśl w każdej sytuacji. Magia Twojego doświadczenia stanie się Twoją inspiracją, ponieważ gdy raz włączysz wdzięczność do swojego życia, każdy dzień okaże się zdumiewający. O czym marzysz? Wiele magicznych ćwiczeń zostało przygotowanych w taki sposób, żeby pomóc zrealizować marzenia. Dlatego musisz dokładnie wiedzieć, czego naprawdę chcesz. Usiądź przed komputerem, weź kartkę do ręki, weź długopis, a następnie sporządź listę tego, czego naprawdę pragniesz w każdej sferze swojego życia. Przemyśl wszystkie szczegóły tego, kim i jak chcesz być, co chcesz zrobić albo co chcesz mieć w swoim życiu, w swoich związkach, karierze, finansach, zdrowiu i w każdej innej sferze, która jest dla Ciebie ważna. Możesz być tak dokładny i drobiazgowy jak chcesz, ale pamiętaj, że Twoje zadanie polega na sporządzeniu listy pragnień bez określenia, jak chciałbyś je realizować, jak stanie się samo, gdy zadziała magia wdzięczności. Czyli najbezpieczniej pisać tą listę, czego pragniesz, w formie dokonanej. Mam piękny dom, mam piękny samochód, mam cudowną pracę. Jego, ja to wszystko mam. Tak? Ale jestem wdzięczna za każdą pracę, za każdą rzecz. Jeśli Ci zależy na lepszej pracy albo na tym, żeby dostać wymarzoną pracę, zastanów się, jak według Ciebie ma ta praca wyglądać. Co to ma być? Pomyśl o rzeczach, które są dla Ciebie ważne, takich jak rodzaj pracy, którą chcesz wykonywać, jak chcesz się czuć w swojej pracy, dla jakiej firmy chcesz pracować, z jakimi ludźmi chcesz pracować, w jakich godzinach chcesz pracować. Wszystko, po prostu to trzeba wszystko w detalach sobie określić. Dokładnie sprecyzuj swoje oczekiwania dotyczące pracy, gruntownie przemyśliwując i zapisując wszystkie szczegóły. A musi być po prostu tak kropka w kropkę, toćka w toćkę napisane. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na wykształcenie swoje bądź swoich dzieci, opracuj szczegóły swoje lub ich wykształcenia. Zrób plan, łącznie z tym, do jakiej szkoły chcesz bądź dzieci chcą chodzić, jakie mają być koszty, jedzenie, ubranie, dowóz, wszystko, wszystko, wszystko zaplanuj. Jeśli marzysz o podróżach, zapisz szczegóły dotyczące krajów, które chcesz odwiedzić, jak długo chcesz tam podróżować, w jakim czasie, co chcesz zobaczyć, co chcesz robić, z kim chcesz tam jechać, gdzie chcesz się zatrzymać. Po prostu miej tak to wszystko zaplanowane, jakby już fundusz na tą wycieczkę był, a Ty ją tylko planujesz. Jeśli pragniesz mieć idealnego partnera, zanotuj wszystkie cechy, które spełniają Twoje oczekiwania. Jeśli chcesz poprawić swoje związki z innymi osobami, wymień te, które chcesz poprawić i napisz, co chciałabyś w nich zmienić. Co ma się tam w tych związkach zmienić? Co ja chcę innego? Jeśli zależy Ci na polepszeniu stanu zdrowia albo ciała, sprecyzuj, pod jakim względem chcesz polepszyć swoje zdrowie albo ciało. Jeśli chcesz mieć wymarzony dom, szczegółowo opisz, jak go sobie wyobrażasz. Pokój po pokoju, łazienka, przedpokój, salon, kuchnia, wszystko, meble, dywany, podłogi, urządź je, postaw tam kwiatki, wszystko, od A do Z. Jeśli chcesz coś osiągnąć, na przykład zdać egzamin, zdobyć stopień naukowy, wykazać się w sporcie, odnieść sukces jako muzyk, lekarz, pisarz, aktor, naukowiec, przedsiębiorca albo mieć osiągnięcia w jakiejś innej dziedzinie, napisz o tym z detalami. Wypisz to po prostu, wypisz swoje marzenie na kartce. Gorąco zalecam, żebyś znalazł czas na prowadzenie listy swoich marzeń przez całe życie. Zapisuj rzeczy drobne i ważne, albo to, czego pragniesz przyciągnąć w tej chwili, w tym miesiącu, w tym roku. Gdy będą Ci przychodzić na myśl kolejne sprawy, dodawaj je do listy. A gdy Twoje pragnienia się już spełniają, skreślaj je z listy i sporządzaj na bieżąco taką listę. Skreślaj, dopisuj,
wymazuj, rób co chcesz, niech ta lista pracuje. Sporządzenie listy pragnień będzie łatwiejsze dzięki podzieleniu jej na kategorie. Kategorie napiszę też w opisie tego dnia. Zdrowe ciało, kariera i praca, pieniądze, związki z innymi osobami, pragnienia osobiste, dobra materia. Można sobie nawet kupić zeszyciki takie 16-kartkowe i zrobić każdy zeszycik zdrowe ciało, następny zeszycik kariera i praca, a potem wystarczy dodawać to, czego pragniesz, do każdej kategorii. Kiedy będziesz miał całkowitą jasność, czego chcesz, nadasz określony kierunek magicznej sile, wdzięczności, która zmieni Twoje życie i będziesz gotów rozpocząć najbardziej ekscytującą, najbardziej podniecającą przygodę ze wszystkich, w których kiedykolwiek uczestniczyłeś. To co, kochani, zaczynamy? Zaczynamy, naprawdę zaczynamy. Zaczynamy dzień pierwszy. Bądź wdzięczny za to, co masz. Kiedy zacząłem wyliczać rzeczy, za które jestem wdzięczny, moje całe życie diametralnie się zmieniło. Will Nelson, piosenkarz i kompozytor. Słyszysz, jak ludzie mówią, bądź wdzięczny za to, co masz, i kiedy myślisz o tym, za co jesteś wdzięczny, właśnie to robisz. Ale być może nie zdajesz sobie sprawy, że wdzięczność za doznane dobrodziejstwa jest jednym z najbardziej potężnych ćwiczeń, jakie kiedykolwiek będziesz mógł wykonać, i że magicznie zmieni Twoje życie. Gdy jesteś wdzięczny za rzeczy, które masz, bez względu na to, jak są drobne, będzie ich ciągle przybywać. Jeśli będziesz wdzięczny za obecnie posiadane pieniądze, jakiekolwiek małe, zobaczysz, że ich ilość w magiczny sposób się zwiększy. Gdy będziesz wdzięczny za związek z drugą osobą, nawet jeśli nie jest idealny, zobaczysz, że w cudowny sposób stanie się lepszy. Gdy będziesz wdzięczny za swoją pracę, nawet jeśli nie jest to ta wymarzona, wszystko zacznie się zmieniać w taki sposób, że praca będzie sprawiać Ci przyjemność i nagle pojawia się w niej wszelkiego rodzaju okazje. Druga strona medalu. Kiedy nie wyliczamy dobrodziejstw, które nas spotkały, możemy wpaść w pułapkę mimowolnego wyliczenia negatywnych rzeczy. Wyliczamy negatywne rzeczy, gdy mówimy o tym, czego nie mamy. Wyliczamy negatywne rzeczy, gdy krytykujemy albo zrzucamy winę na innych ludzi, gdy skarżymy się na uliczne korki, czekanie w kolejkach, opóźnienia, rząd, niedostatek pieniędzy albo pogodę. Kiedy wyliczamy negatywne rzeczy, one też narastają i na domiar złego każdą wyliczoną negatywną rzecz wykreślamy nadchodzące dobrodziejstwa. Czyli pomyśl sobie, jeżeli narzekam na to, że dzisiaj za oknem mam, bo tak mam ogromny wiatr, to jest to sztorm, jest to bodajże nawet mały huragan, pozamiatał u nas drzewa i to porządnie, niektóre małe są z korzeniami powyrywane, a jeżeli będę na to narzekać, to tak będzie. Ale jeżeli powiem, okej, było, minęło, przeszło, trudno, no też jest potrzebne, tak? Będzie ciepło za chwilę, będzie tak, jak pragnę. Próbowałam jednego i drugiego wyliczania wyliczania dobrodziejstw, wyliczania negatywnych rzeczy i zapewniam Cię, że wyliczanie dobrodziejstw jest jednym sposobem na to, żeby w życiu cieszyć się dostatkiem. Warto wyliczać sobie te rzeczy dobre, nie skupiać się na tych negatywnych rzeczach, na tych rzeczach, które nam nie służą, dlatego że wprowadzamy się w wibracje wtedy, które nas ściągają w dół, na te niższe. A w momencie, kiedy skupiamy się na tym, co jest dobre, we wszystkim idzie znaleźć coś dobrego, nie ma tak, że nie znajdziecie. Kiedy zaczniemy się skupiać na tym i wyliczać sobie te dobrodziejstwa nasze, te najmniejsze, najdrobniejsze, zaczynamy nasze ciało, nasz umysł, naszą podświadomość dostrajać do tego, dostrajać do wdzięczności, do pozytywnych myśli. Lepiej stracić rachubę podczas wyliczania doznanych dobrodziejstw, niż stracić dobrodziejstwa przez liczenie swoich kłopotów. Przepięknie to jest napisane. To też napiszę w opisie filmu, więc sobie będziecie mogli do tego wrócić.
Codziennie, z samego rana, albo tak wcześnie, jak tylko to możliwe, wyliczaj doznane dobrodziejstwa. Czyli jak się obudzimy od razu po przebudzeniu, dziękujemy. Dziękujemy za to, co mamy. Ja to zawsze na dzień dobry dziękuję za dwa prezenty, które mam możliwość otworzenia codziennie rano. To są moje oczy. Dziękuję, że ja je mogłam otworzyć. Dziękuję, że jestem. Możesz sporządzić listę odręcznie, możesz ją napisać sobie na komputerze, możesz codziennie rano sobie zacząć pisać, żeby się nauczyć. Możesz założyć dziennik taki, żeby nauczyć się czuć wdzięczność. Później jak się nauczysz, jak będzie chociaż minutka czasu, jak się nauczysz czuć tą wdzięczność, to ona tak z automatu już będzie przychodziła codziennie rano. I dzisiaj, kochani, czyli pierwszego dnia, czyli sobie od jutra rana zaczniemy coś takiego robić. Nastawcie sobie budziki 10 minut prędzej. 10 minut to jest naprawdę niewiele, tak? Przez te 10 minut nie dośpimy, nie wyśpimy się, nie wiadomo jak. A te 10 magicznych minut z rana może zmienić nasze życie. Więc zróbmy tak. Nastawmy sobie budzik 10 minut prędzej. Weźmy wtedy sobie do ręki kartkę, albo nagrywajmy się na telefon, albo zapiszmy to sobie gdzieś. I wypisz, sporządź taką listę sobie dobrodziejstw, za których doznałaś w swoim życiu, doznałeś w swoim życiu i za które jesteś wdzięczny. Kiedy Einstein dziękował, myślał o tym, dlaczego jest wdzięczny. Gdy będziesz myśleć o przyczynie wdzięczności za konkretną rzecz, osobę czy sytuację, znacznie głębiej odczujesz wdzięczność. Pamiętaj, że magia wdzięczności jest zgodna z głębią Twoich uczuć. Dlatego przy każdym punkcie swojej listy napisz z jakiego powodu, albo sobie od razu mów, dlaczego jesteś wdzięczny za to. Jestem wdzięczna za moją pracę. Dlaczego? Dlatego, że pracuję dla wspaniałych ludzi. Dlatego, że pracuję, kiedy chcę. Dlatego to, dlatego tak. Jest tyle powodów do wymienienia, że to jest naprawdę coś niesamowitego. Kilka podpowiedzi, jak to jest, i te podpowiedzi ułatwią Wam, jak tą listę sobie sporządzić. Na przykład, naprawdę cieszę się, że mam, i wypiszemy co, ponieważ. Jestem taka szczęśliwa i wdzięczna za co, ponieważ. Jestem naprawdę wdzięczna, ponieważ. Z całego serca dziękuję, ponieważ. I zawsze trzeba umotywować to. Gdy sporządzimy taką listę, 10 chociaż, minimum, takich naprawdę, te 10 minimum doznanych dobrodziejstw, przeczytaj każde z nich w myślach, albo nawet na głos, nawet i z 3 razy każde. Kiedy dojdziesz do końca każdego dobrodziejstwa, 3 razy powtórz magiczne słowo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Jeszcze warto położyć zawsze rękę na sercu i wtedy dziękować. I postaraj się odczuwać jak najgłębszą wdzięczność za to dobrodziejstwo. To wiecie. Aby pogłębiać odczuwanie wdzięczności, możesz zwracać się do wszechświata, Boga, ducha, dobroci, życia, źródła, swojej wyższej jaźni albo każdej innej koncepcji, która cię przyciąga. Kierowanie wdzięczności ku czemuś albo do kogoś sprawi, że będziesz odczuwał ją tym samym mocniej. W ten sposób twoja wdzięczność nabierze jeszcze większej siły i wytworzy jeszcze większą magię. Właśnie z tego powodu kultury pierwotne i starożytne wybierały symbole takie jak słońce, by ku nim kierować swoją wdzięczność. Skupiając się na wybranym symbolu fizycznym, który reprezentował uniwersalne źródło wszelkiej dobroci, ludzie czuli się bardziej wdzięczni. Ćwiczenie wyliczania doznanych dobrodziejstw jest tak proste i ma tak potężny wpływ na zmianę życia, że chcę, żebyś codziennie dodawała po 10 nowych dobrodziejstw do swojej listy przez następne 27 dni. Zobaczcie, codziennie rano będziemy znajdywać nowe dobrodziejstwa, więc warto, aby zaopatrzyć się w kartki, warto albo te zeszyty sobie założyć i codziennie rano będziemy dopisywać. Nie ma, że zabraknie nam, za co jesteśmy wdzięczni.
Może wydawać Ci się to na początku trudne, że codziennie znaleźć 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny, ale im częściej będziesz o tym myśleć, tym szybciej zdasz sobie sprawę, ile masz powodów do wdzięczności w życiu, a za ile powodów jeszcze nawet nie podziękowałeś. Przypatrz się uważnie swojemu życiu. Tak wiele otrzymałeś i wciąż tak wiele otrzymujesz każdego dnia. Naprawdę masz za co dziękować. Możesz być wdzięczny za dom, za rodzinę, za przyjaciół, za pracę, za domowe zwierzaki. Możesz być wdzięczny za słońce, wodę, którą pijesz, jedzenie, które spożywasz, powietrze, którym oddychasz. Bez tego nie mógłbyś żyć przecież. Możesz być wdzięczny za drzewa, zwierzęta, oceany, ptaki, kwiaty, rośliny, błękit nieba, gwiazdy, księżyc i za naszą planetę Ziemię. Możesz być wdzięczny za swoje zmysły. Oczy, które widzą, uszy, które słyszą, usta, które czują smak, nos, który czuje zapach i skórę, która pozwala Ci odczuwać dotyk. Możesz być wdzięczny za nogi, które Cię noszą, dzięki którym chodzisz, za ręce, których używasz prawie do wszystkiego, za głos, który Ci umożliwia wyrażanie siebie i porozumiewanie się z innymi. Możesz dziękować za swój zdumiewający układ odpornościowy, który pomaga Ci zachować zdrowie i za pracę wszystkich narządów, które utrzymują Twoje ciało przy życiu. I co ze wspaniałością Twojego ludzkiego umysłu, którego nie możesz zduplikować? Którego nie może zduplikować żadna technologia komputerowa na świecie. Na razie. Bo to jeszcze za chwilę. Nie wiadomo, co się wydarzy. I lista tematów, które będą Ci przypominać o głównych sferach, w których możesz szukać dobrodziejstw wymagających wdzięczności. Jeśli chcesz, możesz dodać więcej tematów w zależności od tego, co w danym czasie jest dla Ciebie ważne. I czyli tak. Zdrowie i ciało, praca i sukcesy, pieniądze, związki z innymi osobami, zamiłowania, szczęście, miłość, życie, natura, planeta Ziemia, powietrze, woda i słońce, dobra materialne i usługi, wybrany przez Ciebie temat. Warto sobie zrobić takie listy. Po każdorazowym wyliczaniu doznanych dobrodziejstw powinieneś czuć się znacząco lepiej i bardziej szczęśliwie. I Twoje dobre samopoczucie będzie miarą odczuwanej przez Ciebie wdzięczności. Im większa wdzięczność, tym będziesz szczęśliwsza i tym szybciej zmieni się Twoje życie. W niektóre dni poczujesz się szczęśliwa naprawdę szybko, a w inne zajmie to więcej czasu. Ale gdy codziennie będziemy wyliczać doznane dobrodziejstwa, za każdym razem zauważycie, że jest nam coraz łatwiej, że coraz większą różnicę, że czujesz i zauważasz coraz większą różnicę w sposobie odczuwania i zobaczysz, że Twoje dobrodziejstwa magicznie się pomnażają. Magiczne przypomnienie. Dopilnuj, żeby dzisiaj znaleźć wolną chwilę na przeczytanie jutrzejszego dnia. Czyli pamiętaj, dziś to jest ten nasz taki dzień startowy, ale jutro, możesz sobie to powtórzyć jeszcze też, jutro od rana sporządzamy listę. I ćwiczenia numer 1. Bądź wdzięczny za to, co masz. Z samego rana sporządź listę 10 dobrodziejstw, za które jesteś wdzięczny. Napisz, dlaczego jesteś wdzięczny za każde dobrodziejstwo. Ponownie przeczytaj listę w myślach albo na głos. Po przeczytaniu każdego dobrodziejstwa wypowiedz magiczne słowo dziękuję, dziękuję, dziękuję. I staraj się odczuwać przy wypowiadaniu tych słów naprawdę wdzięczność. Powtarzaj pierwsze 3 kroki tego magicznego ćwiczenia codziennie rano przez następne 27 dni. Czyli codziennie rano przez 27 dni będziemy się budzić z wdzięcznością. Pierwszy powód, za który będziemy dziękować, to, że się już obudziliśmy. Że się obudziliśmy, że mieliśmy tą możliwość i się obudziliśmy, że mamy nowy dzień, że możemy go doświadczyć, bo wiele osób się już nie obudziło. Wiele osób położyło się spać i to było ich ostatnia noc. Następnie podziękujesz za 2 prezenty, które otwieramy codziennie rano. To nasze oczy. Ja wtedy zawsze ruszam nogami, ruszam rękoma, też za nie dziękuję, że one się ruszają. Bo nie wszyscy mają możliwość doświadczyć tego. Tak, kochani. Połóżmy teraz rękę na sercu.
Zamknijcie oczy, weźcie głęboki wdech i powiedzcie. Powiedzcie swoje imię. Ja powiem sobie Madziu. Dziękuję Ci, że jesteś. Jesteś przecudowna, jesteś kochana, jesteś cudem. Jesteś ciałem, umysłem i duszą. I doświadczaj. Doświadczaj życia, baw się życiem, ciesz się życiem. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za życie. Kochani, przytulam. Te najważniejsze informacje odnośnie pierwszego dnia znajdziecie w opisie. Dzielcie się, jeżeli Wam się podoba to wyzwanie, jeżeli chcecie w nim uczestniczyć, zaproście znajomych, dzielcie się. A co tam, niech wszyscy będą wdzięczni. Wdzięczność zmieni wibracje Ziemi. Przytulam Was wszystkich mocno i zapraszam na kolejny dzień, na jutro.